Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj o przebiegach, czyli o prądzie przemiennym i zmiennym. Będzie o przebiegach w elektryce, elektronice, pomiarach, trochę teorii i podstawowych pojęć. Najpopularniejszym przebiegiem w naszych domach jest przebieg sinusoidalny. Znajdziemy go przede wszystkim w naszych gniazdkach elektrycznych. Jest to prąd przemienny, to znaczy, że zmienia kierunek przepływu w czasie, dlatego nie ma znaczenia polaryzacja. Nie ma tu ustalonego ani plusa, ani minusa. Wtyczkę możemy podłączyć dowolnie. Z napięciem zmiennym wiążą się następujące pojęcia dotyczące czasu i napięcia. Dla czasu będzie to okres i częstotliwość. Jak widać, sinusoida składa się z powtarzalnych segmentów. Okres to właśnie czas trwania jednego pełnego powtarzającego się segmentu. Możemy go zmierzyć pomiędzy szczytami, przejściami przez zero czy dowolnymi innymi miejscami. Ważne, aby był to powtarzalny fragment. I czas trwania tego segmentu to właśnie okres przebiegu. Częstotliwość to natomiast ilość takich segmentów w czasie jednej sekundy. Jest to więc odwrotność okresu przebiegu. W naszych gniazdkach częstotliwość to 50 Hz, a okres to odwrotność, czyli 1/50 Hz. 0,02 sekundy, czyli 20 milisekund. Z napięciem wiążą się następujące pojęcia: amplituda i wartość skuteczna. Amplituda napięcia to wartość pomiędzy szczytem sinusoidy a zerem. Natomiast wartość skuteczna napięcia jest to taka wartość napięcia prądu stałego, która wywoła taki sam skutek, czyli wykona taką samą pracę. Jest to po prostu wartość średnia. W przypadku sinusoidy amplituda podzielona przez pierwiastek z dwóch, czyli 1,41. Wartość skuteczna prądu zmiennego jest odpowiednikiem prądu stałego. Dlatego możemy używać wzorów dla prądu stałego, np. prawo Ohma, czy wzorów na moc, bez zagłębiania się w charakterystykę prądu zmiennego. W naszych gniazdkach mamy wartość skuteczną napięcia 230 V oraz amplitudę 325 V. Tu pojawia się ważna kwestia dotycząca pomiarów, czyli True RMS. Multimetry pokazują wartość skuteczną. W gniazdku pokażą około 230 V. Multimetry bez True RMS każdy przebieg traktują jak sinusoidalny. Jeśli tylko takie mierzymy, to nie ma problemu. Po prostu multimetr mierzy amplitudę, dzieli przez pierwiastek z dwóch i pokazuje wynik. Jednak w innych przebiegach wartość skuteczna może być inna, dlatego stosuje się mierniki z True RMS. One pokazują rzeczywistą wartość skuteczną dla każdego przebiegu, nie tylko sinusoidalnego. Ostatni multimetr nie ma True RMS. Porównajcie wyniki. Warto o tym pamiętać przy pomiarach. Przebiegi mogą mieć różny kształt. Mówiłem już o sinusoidzie. Z popularnych przebiegów mamy także prostokątny i trójkątny. Przebiegi mogą mieć także inne, praktycznie dowolne kształty. Skupmy się jednak na tych trzech podstawowych. Podstawowe pojęcia, jak częstotliwość, amplituda czy napięcie skuteczne, mają zastosowanie nie tylko dla przebiegów sinusoidalnych, dla innych, powtarzalnych, czyli okresowych, także. W elektronice mamy do czynienia także ze zmiennymi przebiegami. Różnica polega na tym, że prąd płynie tylko w jedną stronę lub nie płynie wcale. Zmienia się natomiast wartość napięcia w czasie, ale nie zmienia się kierunek przepływu prądu. W takim przypadku polaryzacja może mieć już znaczenie. W elektronice przydatnym przebiegiem parametrów jest współczynnik wypełnienia. W ten sposób regulowana jest np. jasność ekranu. Współczynnik wypełnienia jest to stosunek czasu trwania stanu wysokiego do okresu przebiegu i wyrażamy go w procentach. Na ekranie widzicie przebieg o współczynniku wypełnienia 10%. Przez 10% czasu podawane jest napięcie, a przez 90% czasu brak napięcia. Teraz 50%. Przez połowę czasu podawane jest napięcie, a przez drugą połowę nie. I 90%. Przez 90% czasu jest podawane napięcie, a przez 10% czasu jest brak napięcia. Zobaczcie, jak przekłada się to na jasność żarówki. Przy małych częstotliwościach widać miganie. Ale przy większych częstotliwościach miganie jest już praktycznie niewidoczne.
możemy płynnie regulować jasność. W ten sposób możemy sterować nie tylko żarówkami czy LEDami, ale także np. elektrozaworami. Jest to tak zwane sterowanie PWM, często stosowane w praktyce. Sygnał sterujący może być wygenerowany przez układy cyfrowe, np. procesory. Pamiętajmy, że współczynnik wypełnienia nie jest zależny od częstotliwości. To oczywiście tylko wybrane, podstawowe zagadnienia dotyczące przebiegów elektrycznych. Temat jest bardzo obszerny. Jeżeli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału oraz komentowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.